Michał Stanek, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Crowd Talks. Moim Państwa gośćmi w dniu dzisiejszym są założyciele i prezesi Browaru za miastem, pan Tomasz Brycki i Marek Wziątek. Panowie, witam Was bardzo serdecznie w studio. Dzień dobry. Panowie, powiedzcie mi, skąd wziął się pomysł na własny browar? To ja odpowiem krótko o historii, bo my z Tomkiem poznaliśmy się już ponad 20 lat temu, kiedy ja zaczynałem pracę w kompanii piwowarskiej, zostałem posadzony obok kolegi, który już tam pracował. I tak ta nasza znajomość czy przyjaźń już te 20 lat trwa. No i to się zrodziło na początku z rozmów, potem bardziej konkretnych rozmów, a zaczęło nabierać kształtu takiego realnego. 5 lat temu, 4 lata temu założyliśmy spółkę i zaczęliśmy planować i już bardzo konkretnie myśleć o tym, jak chcemy działać, co chcemy zrobić. A rynkowo zadebiutowaliśmy 3 lata temu i od tego czasu już jako Browar za miastem funkcjonujemy. I od czego rozpoczęliście? Od jakiego piwa? Od czego to się wszystko zaczęło? Zaczęło się od najbardziej podstawowego piwa, które do dziś jest jednym z naszych bestsellerów, od Pilsnera. Mamy ten komfort, że możemy też sobie tworzyć piwa, które chcemy sami pić. Ja osobiście jestem wielkim fanem Pilsnerów i tu miałem wpływ pewnie też na to. I to musiał być pierwszy wybór. To był pierwszy wybór także dlatego, że większość konsumentów w Polsce chce pić Pilsnera, a zależało nam na tym, żeby on był po prostu wyraźnie inny, lepszy od tego, co oferują koncerny, żeby można było na starcie poczuć różnicę, jak smakuje, jak pachnie kraftowy Pilsner, jak smakuje, pachnie ten nie kraftowy. Jak potem szybko pojawiły się kolejne smaki? Zaczęliście od Pilsnera. Czy kolejne były za chwilę, bo już były z tyłu głowy plany i smaki, które chcieliście zabutelkować? Od razu były cztery. Tak, 3 lata temu opracowaliśmy 4 piwa od razu. To był Pilsner, o którym Marek powiedział. To też było pszeniczne. I 2, czyli klasyka piwna. Pilsner pszeniczne oraz 2 piwa nowej fali, czyli sesyjna IPA oraz APA, które są bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych, ale też w różnych krajach europejskich, w tym Polsce. I mniej więcej w tym samym czasie, jeszcze dodam, pojawiło się może mniej oczywiste piwo, to z kolei Tomka życzenie się urzeczywistniło, czyli piwo Żytnie. Niezbyt popularne, niewiele jest tego typu ofert na rynku, ale może właśnie dlatego nasze całkiem dobrze się sprzedaje. Panowie, robicie piwa kraftowe, piwa rzemieślnicze, zupełnie inne od sztampy dużych browarów i korporacyjnego wyrobu. Czym one się różnią? Dla takiego, część pewnie, drodzy Państwo, z Was pije piwa i rozróżnia i pewnie szukacie smaków i wchodząc do sklepu widzicie dziesiątki butelek, które stoją i zastanawiacie się, którego dzisiaj spróbować, a którego nie spróbować i macie swoje sympatie i antypatie, tak zawsze będzie. Natomiast jaka jest różnica od kuchni między tym takim hurtowym produktem korporacyjnym, a małym kraftowym? To ja może opowiem. Poza oczywiście smakiem. Tak. Najpierw powiem, co czuje konsument. Przede wszystkim jak idzie do sklepu, no to widzi takie bogactwo na półce, jak tutaj na stole. Jak otwiera butelkę piwa, czy nalewa do szklanki, no to już widzi inny kolor. Potem poczuje wspaniały aromat, który może być bardzo, bardzo bogaty. A potem, kiedy ma kontakt z piwem, kiedy pije, no to czuje głęboki smak, wielowymiarowy. Z czego to się bierze? No to od kuchni przede wszystkim więcej surowca, różnego rodzaju, wysokiej jakości i długi proces. Ten proces w piwie korporacyjnym, on może zostać nawet skrócony do kilku dni, do 10, jak jest sezon, to często duzi producenci skracają ten proces. Sama fermentacja powinna trwać około 7 dni. Większość piw powstaje w ciągu miesiąca, niektóre wymagają nawet leżakowania ponad rok. I tym się różni piwo rzemieślnicze od kuchni. Okej. Czy piwa z dużych koncernów nie leżakują tak długo, bo nie ma na to czasu? Oczywiście generalizują, tak, bo nie leżakują. Nie ma czasu, tak to musi długo, być produkcja, muszą schodzić. Tak, dlatego że są różne cele, normy. Korporacja nie może sobie pozwolić na tak długie leżakowanie, no bo wtedy
urządzenia nie pracują odpowiednio. Panowie, czy obserwujecie, że przez ostatnie lata zainteresowanie piwami kraftowymi jest coraz to większe? Bo liczby pokazują, że tak jest. Natomiast czy faktycznie to jest trend globalny, czy to jest trend polski, że coraz chętniej chcemy kupować wyroby rzemieślnicze, wyroby, to co powiedzieliście, które smakują, które pachną, które mają inny kolor, które nie są korporacyjną sztampą. Z całym szacunkiem oczywiście do korporacyjnych produktów. Tak, to jest najprostsza odpowiedź. Natomiast trzeba na to spojrzeć szerzej. Znaczy, ten trend jest szerszy niż tylko w piwie. Okay. Jest większy niż tylko w Polsce. To nie jest tylko kwestia Polski, to nie jest kwestia tylko piwa. Mm-hmm. Konsumenci na całym świecie szukają prawdziwości, autentyczności. Chcą wiedzieć, kto za tym stoi, co ja jem i piję. Mm-hmm. Chcą wiedzieć, z jakich to powstaje surowców i chcą przede wszystkim poczuć różnicę, poczuć smak, mm-hmm. aromat. Porządnego piwa, porządnego twarogu, porządnej kawy. To się zaczęło w kontekście piwa dużo wcześniej niż w Polsce, w Stanach Zjednoczonych i tam... Kiedy to się rozpoczęło w Stanach Zjednoczonych? To już jest ponad 30 lat okay. I dziś to jest potężny kawałek rynku. Znaczy, co dziesiąte piwo na rynku i co piąty dolar na rynku mm-hmm. wydawany na piwo, to jest dolar wydawany na piwo z browarów rzemieślniczych. Mm-hmm. To jest 20% wartościowo rynku, dziś stanowią tam browary rzemieślnicze. Mhm. Nam jeszcze do tego trochę brakuje, ale w tym kierunku zmierzamy. Czy docelowo to też będzie taki sam udział w polskim rynku, czy my jesteśmy ewenementem na rynku światowym i te udziały mogą być zupełnie inne, czy że piwa rzemieślnicze mogą stanowić większy kawałek tortu, czy póki co jeszcze jest to wróżenie z fusów? Przede wszystkim ten rynek jest słabo zbadany, to okay. od tego można zacząć. Wiele firm publikuje różne wyniki, powiedzmy, różne liczby na ten temat. Mhm. Niektórzy twierdzą, że to jest 1-2% rynku już na dzisiaj. Dzień dzisiejszy, okej. Okay. Ja myślę, że to jest więcej, dlatego że duża część rynku jest, powiedziałbym, poniżej radaru, mhm. niezauważalna. Sprzedaż ale dlaczego? Punktach. Bo są za małymi i żeby je badać? Tak, okay. są za małymi. Eventy, festiwale, one nie są monitorowane. Dlatego moim zdaniem to jest więcej niż te 2%, to jest okay. około 4%. 4%. Czy ten rynek będzie większy? No niewątpliwie tak. On rośnie w tempie 20-30% rocznie w tych najgorszych latach i ponad 50% w tych lepszych latach. I myślę, że spokojnie może dojść do 10% wartości. A kto wie? W krótkim czasie? W perspektywie kilku lat. Okej. Okay. Czy to jest trend też w Europie zauważalny? Czy my jesteśmy jeszcze tym ogonem Europy? Czy Europa goni razem ze Stanami, które, tak jak powiedzieliście, od 30 lat Już ten trend jest zauważalny. Europa goni za Stanami i co ciekawe, Polska jest forpocztą wręcz i to pod względem wielkości tego rynku mm-hmm. i tempa rozwoju. Na przykład pod względem liczby nowości, Polska jest numerem jeden w Europie. Liczby nowych gatunków, marek wprowadzanych na rynek w każdym roku. Jesteśmy numerem jeden. Powiem wam, że ja to zauważyłem dzisiaj rano, jadąc na nasze spotkanie, tankowałem samochód na stacji, której oczywiście nazwy nie będę wspominał, natomiast zwróciłem uwagę na półkę z rzeczami do kupienia, no to ponad połowę towaru stanowią piwa i to głównie rzemieślnicze. Oczywiście są korporacyjne, znane nam od lat, natomiast faktycznie to rzemieślnicze piwa zaczynają wypychać albo trochę na bok spychać korporacyjne i tak. Podobnie zresztą tak jest w każdym sklepie, że tych piw są mhm. całe regały i faktycznie do wyboru, do koloru dla każdego. Tak. Z korzyścią dla nas. Sieci to dostrzegły i sieci, śmiem twierdzić, poświęcają nam więcej uwagi niż dziś by wynikało czysto z naszych, mówię, piw rzemieślniczych udziału w rynku. Już panowie jesteście w sieciach, tak? Tak. To już się pojawiło. Zanim pomysł na swój browar się zrodził, to rozumiem, że też był pomysłem, żeby zaistnieć, już czym równolegle z pomysłem na browar pojawił się pomysł, żeby też zaistnieć w sieciach dystrybucyjnych. Myśmy od początku wiedzieli, że chcemy stawiać ten biznes na kilku nogach. Są, okay. są wśród naszych dobrych znajomych też browary rzemieślnicze, które na przykład nie bardzo mocno się koncentrują tylko na gastronomii. Mm-hmm. My od początku wiedzieliśmy, że chcemy być dostępni i w gastronomii, i w tym tradycyjnym detalu, ale także w sieciach. Mm-hmm. Plus to nasze doświadczenie korporacyjne no, daje nam tutaj pewną przewagę w kontekście tego, że łatwiej czasami nam dotrzeć chociażby do decyzyjnych osób, łatwiej z nimi rozmawiać, bo wiemy, jak wygląda całe to route to market, wiemy, jak wygląda marżowość na poszczególnych etapach. Mówimy ich językiem. Mówimy trochę ich językiem. Tak, tak. No i to się okazało też ważne i potrzebne, choćby w ostatnich miesiącach, kiedy z dnia na dzień część rynku została zamknięta. To zaraz o pandemii porozmawiamy, bo to jest arcyciekawy temat.
Więc to postawienie biznesu na kilku nogach sprzedażowych od początku było dla nas ważne, było dla nas priorytetem i do tego dążyliśmy. Panowie, powiedzcie mi, to tak już wracając jeszcze na koniec do dużych sieci. Czy w dużych sieciach widzicie wzrost zainteresowania piwami rzemieślniczymi? Czy większe zainteresowanie jest w małych delikatesach, czy faktycznie w gastronomii, gdzie szukamy tych smaków do jakiegoś dania? Czy tu wszystkie te nogi się rozwijają podobnie? Ja myślę, że rozwój rynku się zaczął, jeśli chodzi o piwo rzemieślnicze, zaczął się od gastronomii i od sklepów specjalistycznych, małych, tak, niezależnych. Ale z kolei największa dynamika jest właśnie w sieciach. O tym, o czym Marek, ty powiedziałeś, to sieci dostrzegły swój interes. Tak? Mówią o wartości koszyka i też obserwują bardzo różne dane. W związku z tym udostępniły większą powierzchnię półki. Dzięki temu też więcej tych, powiedzmy, naszych piw jest obecnych na półce. W związku z tym więcej ludzi po nie sięga. I chętniej wydajemy więcej na droższe piwo, szukając smaku. Tak. Nie wszyscy, ale coraz większa grupa ludzi jest gotowa zapłacić więcej za to, żeby to piwo smakowało lepiej, żeby wiedzieli, od kogo to jest i z czego zostało uważane. Czyli jesteśmy na jakimś etapie dojrzałości rynku, że już nie szukamy masówki, tylko szukamy smaków i szukamy unikalności. Tak, idziemy do kuchni i nie chcemy mieć jakiejś papki, tylko chcemy ładnie podane danie, tak samo chcemy napić się dobrego piwa. Tak. Tak. I to widać w różnych kategoriach. Coraz większa część rynku. Znaczy, ja ciągle będę powtarzał, zawsze będzie grupa konsumentów, która będzie szukała tańszego sera i tańszego oczywiście, piwa. Oczywiście, że tak. Natomiast coraz większa grupa konsumentów dojrzewa do tego, że chce zapłacić za jakość. Więcej za jakość. Okej. Okay. Czy to jest ten trend, o którym panowie powiedzieliście w Ameryce, tak? Że koszyk stanowi 10%, ale 20% w przychodach, czyli dwa razy więcej płacą Amerykanie za dobre jakościowo piwo, tak, bo chcą tej jakości i chcą smaku. Trzymam kciuki, żeby tak też było u nas. Panowie, pandemia, temat, którego nie możemy pominąć. Pandemia jest z nami już od dobrych 6-7 miesięcy i pewnie jeszcze chwilę z nami pobędzie, aczkolwiek już tego wroga znamy, więc już być może mamy mniej zaskoczeń przed sobą. Jaki to był czas dla was, pandemii? Trudny, jak chyba dla każdego. No bo on był na pewno zaskoczeniem dla wszystkich. Na początku było zaskoczenie, niepewność, mnóstwo pomysłów na to jak teraz powinniśmy działać, część z nich pewnie będziemy wdrażać skutecznie i część musieliśmy zarzucić, czy zdecydowaliśmy zarzucić. Myśmy przez niego przeszli wyszli obronną ręką, głównie właśnie dlatego, że te kanały nasze sprzedaży mieliśmy mocno zróżnicowane. Więc my nawet w okresie pandemii rośliśmy. Oczywiście to nie był taki wzrost, jaki mógłby być, bo do tej pory widzimy po naszych klientach, czy to gastronomicznych, czy nie wiem, po hurtownikach, że oni się powoli podnoszą dopiero z tego, co przeżywali jeszcze, nie wiem, w kwietniu, w maju. I ten rok będzie dla wielu trudnym rokiem. Więc myśmy urośli. Pomimo tego, dzięki temu, że właśnie działaliśmy na zróżnicowanych rynkach, że mieliśmy oprócz gastronomii także sprzedaż do detalu, do tradycyjnego hurtu i do sieci. Czyli stara zasada, nie wszystkie jakie do jednego koszyka tutaj też była istotna, bo faktycznie te różne nogi przychodowe zadziałały. Też warto podkreślić to, że my też działaliśmy bardzo aktywnie w tym czasie. Nie tylko kontynuowaliśmy to, co zaczęliśmy wcześniej, przyspieszyliśmy niektóre projekty, ale wprowadziliśmy na przykład nowe piwo, też w tym trudnym czasie pandemii, oraz zatrudniliśmy nowego przedstawiciela handlowego. Czyli niektórzy się zwijali. A tu kontrariańsko w drugą stronę zupełnie. A my szukaliśmy nowych możliwości, niektóre z nich wdrożyliśmy już wtedy, a niektóre za chwilę ujrzą światło dzienne, ale to o tym przy innej okazji. Dobra, panowie, trwa zbiórka, która się rozpoczęła z pięknym startem, bo od razu po pierwszej dobie było już blisko 200 tysięcy zebranych środków, także gratuluję. Browary zresztą są bardzo popularne w crowdfundingu i są wasz browar za miastem jest kolejnym projektem browarniczym na rynku. Powiedzcie mi, dlaczego crowdfunding? To ja odpowiem. Z jednej strony większość podmiotów, większość osób myśli o crowdfundingu jako o źródle kapitału. No i to jest na pewno źródło oczywiście kapitału, ale ja chcę zacząć od innego elementu i podkreślić ten element. Dzięki crowdfundingowi możemy zbudować grono ambasadorów, którzy z jednej strony będą konsumować nasze piwo, pić to piwo, to zresztą już ci, którzy inwestują, wiemy o tym, że to są aktualni konsumenci. Część z nich nasi znajomi, przyjaciele, sąsiedzi.
Z drugiej strony to jest armia ambasadorów, która może również głosić dobrą nowinę na temat naszych piw, po prostu reklamować je, promować nam w różnych okazjach. No a teraz wracając do źródła kapitału, my mamy kapitał na budowę. Mamy własny kapitał. To jeszcze wyjaśniamy. Zbiórka w tej chwili jest na budowę browaru. Już na budowę własnego. Tak. O tym powiemy na jakim to jest etapie. W każdym razie w odróżnieniu od innych projektów korzystających z crowdfundingu, my mamy kapitał. Okay. Mamy swój kapitał, który czeka na rachunku bankowym z przeznaczeniem na budowę. Podpisaliśmy umowę bezwarunkową o dotację, pozyskaliśmy tą dotację. No i mamy też umowę o kredyt inwestycyjny. Czyli tutaj mamy zabezpieczone środki na większość przedsięwzięcia. Czyli crowdfunding jest uzupełnieniem całego projektu? Crowdfunding jest ważnym elementem uzupełniającym finansowanie przedsięwzięcia. Okej. Ja jeszcze dodam jedną rzecz do tego, bo też myślę warto jest podkreślenia, że my nie utworzyliśmy spółki celowej na potrzeby crowdfundingu. My zapraszamy inwestorów do naszego głównego biznesu, w którym jesteśmy już czwarty rok, w którym zainwestowaliśmy własne oszczędności, własny czas, własne kariery. I do tego przedsięwzięcia jak zapraszamy widać, z sukcesem, wszystkich. Bo to też... jeszcze dużo pracy przed nami. Natomiast do tego głównego biznesu zapraszamy wszystkich, do tego, w którym są pieniądze z dotacji, na którą, jak już powiedział Tomek, mamy podpisaną już umowę bezwarunkową, do tego biznesu, który został prześwietlony przez bank komercyjny, który z nami podpisał umowę kredytu, więc to jest core biznesu, do którego dopraszamy w tej chwili inwestorów. Okej, panowie, kiedy rozpocznie się budowę i kiedy rozpocznie się produkcja? No bo to na koniec dnia to jest istotne, żeby te piękne butelki wyjeżdżały z własnego browaru. Rozumiem, że działka już jest, projekty już są, dotacja, jak i finansowanie bankowe jest. Crowdfunding jest tym elementem, który dozbiera kapitał, ale dozbiera też armię ambasadorów marki i ten marketing, który jest bezcenny w takiej skali. Natomiast kiedy planujecie rozpocząć budowę i kiedy planujecie rozpocząć produkcję? To Tomek odpowie, bo to jest jego konik. Budowa zacznie się jutro. O, proszę. Albo dziś nawet. Zaczynamy w tym tygodniu, już mówiąc poważnie. W tym tygodniu wchodzi ekipa budowlana, generalny wykonawca, z którym podpisaliśmy umowę kilka tygodni temu. Ile potrwa budowa? Stawiamy kontener socjalny i ile budowa potrwa? Potrwa rok, mniej więcej, tak? Mówię specjalnie rok, dlatego że same prace budowlane zajmują około 6 miesięcy, ale dokładamy jeszcze 4 miesiące na odbiory urzędowe związane z budynkiem i odbiory urzędowe związane z urządzeniami, próbny rozruch. No ale podsumowując, możemy powiedzieć, że browar zacznie ważyć piwo we wrześniu przyszłego roku. Czyli pierwsze butelki pojawią się we wrześniu przyszłego roku. Chociaż zacznie plus powiedzmy 30 dni. I parę dni, żeby to jeszcze wyrokowało. Czyli późną jesienią przyszłego roku pierwsze butelki. Za 12 miesięcy browar ruszy. Okej. Okay. Panowie, na czym zarobią inwestorzy? Czy jaki będzie, bo no teraz tak, każda inwestycja jest świetny pomysł, wszyscy chcą inwestować, jest tu uogólniam, natomiast każdy też będzie się zastanawiał, dobra, inwestuję, ale kiedy będę beneficjentem, jak zacznę zarabiać, bo jak będę z wami ramię w ramię szedł jako współwłaściciel tego biznesu, czy będziemy się dzielić dywidendą, czy może planujecie wykup tych akcji, może planujecie giełdę, co inwestorzy dostaną poza udziałami w biznesie, czy kiedy dla nich będą te namacalne benefity? Inwestorzy zarobią przede wszystkim na dywidendzie z akcji, z posiadanych akcji. My planujemy wypłatę dywidendy w roku 2022, czyli po zakończeniu roku 2021. Browar już jest zyskowny, tak? To jest ważne. Wtedy, kiedy uruchomimy własną produkcję, no to marżowość poprawi się wyraźnie. A więc tak, pierwszy punkt to jest wypłata dywidendy. W jakiej wysokości planujecie wypłacać dywidendę? Od 50 do 100% w zależności od tego, co postanowimy. Jasne. My mamy zamiar inwestować w rozbudowę tego browaru po to, żeby z jednej strony zwiększać moce produkcyjne, z drugiej, żeby trochę automatyzację zwiększać, ułatwiając pracę załodze. No druga możliwość zarobienia to jest sprzedaż akcji. Okej. Będziemy zachęcać wszystkich, żeby te akcje posiadali dłużej. No bo wtedy zobaczą zwrot z inwestycji wyraźniejszy niż jakby to zrobili następnego dnia po zakupie. Jasne.
czy planujemy wejść na giełdę? Tak, poważnie to rozważamy w perspektywie od dziś za około 3 lata. To też nie jest długa, daleka przyszłość. Okay. 3 do 5 lat. Czyli ta wizja exitu z inwestycji dla każdego inwestora jest, bo na początku przez dywidendę, a potem tak, przez giełdę. Pamiętać o tym, że w tej chwili rozpoczynamy dużą inwestycję i to jest rok 2021, kiedy to tą inwestycję chcemy zakończyć. Okay. Więc 2021 jest bez dywidendy, bez New Connectów, a 2022 już z dywidendą. Planujemy już część zysku przeznaczyć na dywidendę. Tak. Panowie, myślę, że pytanie, które też nutuje naszych widzów, co jak nie uzbieracie wymaganej zbiórką kwoty, czyli trochę ponad 4 miliony? Mhm. Co wtedy? Macie plan B? Mamy plan B. Mamy chętnych do pokrycia brakującego kapitału. Okay. Tak się składa, że w naszej spółce mamy kilku udziałowców. Część z nas jest aktywna, tak jak nasza dwójka. Mamy jeszcze trzy inne osoby. I te trzy inne osoby są na tyle zadowolone z rozwoju biznesu, że już od długiego czasu mówią o zwiększeniu swojego zainteresowania, zaangażowania finansowego. I tu padają konkretne kwoty, o których no nie będę przy tej okazji mówił. W każdym razie, jeśli rzeczywiście doszłoby do tego, że crowdfunding będzie miał mniejsze powodzenie niż planujemy, to ten uzupełniający kapitał wniosą aktorzy i wspólnicy. Okay. Przecież tu mówimy o tym, że gdyby tak się zdarzyło, że crowdfunding będzie miał znacząco niższy wynik niż planujemy. Okay. Jeśli to będzie trochę mniej niż pełna kwota zbiórki, to będziemy to finansować po prostu wyższym kredytem. Panowie, muszę zapytać o to, ponieważ wasza kampania nie jest pierwszą kampanią piwowarską czy browarniczą na rynku. Czym się różni się od konkurencji? Ja wiem, że o konkurencji mówi tylko dobrze, albo się nie mówi. Będziemy mówić o sobie. Mówcie absolutnie o sobie. Ja też do tego zachęcam. Część z tych rzeczy, część odpowiedzi na to pytanie już dzisiaj tutaj padła. Myślę, że pierwsza taka rzecz, od której w ogóle zaczęliśmy, to to, że obaj wyszliśmy z biznesu, z biznesu piwnego, z dużej korporacji, co daje nam mnóstwo tych atutów, jeżeli chodzi o znajomość rynku, o znajomość klienta, znajomość konsumenta, jego potrzeb, jego motywacji, ale też takie procesy biznesowe, jakby na to nie patrzeć, czy to właśnie planowanie, czy obmyślanie strategii, czy wreszcie pracy nad designem opakowań. I to jest coś nie do przecenienia. Ja mogę powiedzieć z perspektywy ostatnich 3 lat, rzeczywiście mnóstwo ułatwień, nawet jeśli chodzi o to, do kogo zadzwonić, z kim porozmawiać, kogo się poradzić. Druga rzecz, o której też już tutaj mówiliśmy, a warto podkreślić, to to, że zapraszamy inwestorów do głównego biznesu. Nie tworzymy żadnej spółki celowej, zapraszamy do działającej, rentownej firmy, która, to trzecia rzecz, rozpoczęła już budowę, ma bardzo konkretny plan, kiedy ją chce zakończyć, mamy wykonawcę, mamy wszelkie pozwolenia, budowa trwa, przecież od jutra będzie trwała. Ale nie jest to na razie pomysł i narysowane plany, tylko faktycznie tak, działka jest, budowa się rozpoczyna. My nie zapraszamy do inwestycji w pomysł w PowerPoincie, nie jest zapraszamy to startup, tylko do działającego biznesu, który jest rentowny. Panowie, ile pomysłów jest na kolejne smaki? Bo dzisiaj jest ich już sporo. Czy te pomysły są takie, że jest ich więcej niż potencjału rynku? Na jak długo macie rozpisane właśnie te pomysły smakowe? To ja odpowiem. Że... A ja dopowiem potem coś jeszcze. Piwa czekają na rozlew, tak? W największym uproszczeniu można powiedzieć. Są, wkrótce na rynek wejdą 4 piwa, które leżakują ponad 12 miesięcy. Więc to nie jest pomysł, tylko to już się dzieje. Okay. Część z nich ma swoje nazwy, nad częścią jeszcze myślimy, tak? To już jest ten koniec tego procesu. Planujemy też prowadzenie kolejnych gatunków piwa. Ale nie mamy tego rozpisanego na kolejne etapy. My mamy strategię, która zakładała od samego początku, że tworzymy to piwo dla ludzi takich jak my. Tak? Takich, którzy z jednej strony stać na to, żeby kupić trochę droższe piwo, ale z drugiej strony, to co ważne, mają takie typowe kubki smakowe, typowe preferencje. Nie szukają ekstremów, bardzo ciężkiego piwa, bardzo gorzkiego, czy bardzo rozwodnionego, jak w korporacjach. Czego efektem, czego obrazem
było to, od czego zaczęliśmy, czyli klasyka, pilsner pszeniczny, potem łatwiejsze smaki. Czy tym pilsnerem przyciągnęliście do siebie konsumentów? To był taki przyciągnęliśmy też uwagę niektórych klientów oraz uwagę wielu kolegów z branży. Okay. No, a potem rozszerzaliśmy każdy kolejny krok, każde kolejne piwo, można powiedzieć, że ono rozszerza te granice i uczymy stopniowo konsumenta, że piwo może być czarne, może mieć paloności w sobie, ale może też mieć cukier na przykład w sobie, jak nasz mleczny stout czy kakaowca. To jeszcze dopowiem do tego, jeśli można, bo od strony takiej rynkowej, bo jak już uważamy jakieś piwo i wprowadzimy jedno na rynek, to potem, już trochę powiem ja muszę je sprzedać. Okay. I startowaliśmy od 4 piw, to wtedy pamiętam te 3 lata temu, te 4 piwa sprzedawało nam się pierwszy zapas około 3-4 miesięcy. Mm-hmm. Dziś doszliśmy do takiego etapu, że najpopularniejsze z naszych piw 2, a nawet już 3 razy w ciągu miesiąca musimy ważyć kolejne partie. Które jest najpopularniejsze, jeżeli to nie jest tajemnica? Długi Weekend Pilsner, nasze takie piwo z kolei, drugie, powiedziałbym, okręt flagowy, to Święty Spokój, Earl Grey IPA z trawą cytrynową, nagradzane, medalowe i sprzedające się rzeczywiście najlepiej. A potem jest taka grupa 3-4 piw, które z kolei też bardzo ładnie rotują. Więc tu też jest taka bariera. My od początku powiedzieliśmy sobie, i to też jest ewenementem, jeżeli chodzi o polski craft, że mamy relatywnie wąski portfel produktów, ale mamy je w stałej ofercie po to, żeby lojalizować, przyzwyczajać konsumenta do siebie, do tego smaku, do konkretnego piwa. Więc tu też jest pewna granica. Zaczynaliśmy od 4 piw, dziś ich mamy już 17. Kolejne, jak już Tomek powiedział, czekają, żeby wejść na rynek. Nie będziemy tego zwiększać w nieskończoność, bo chcemy, żeby one po pierwsze były dostępne, po drugie, żeby rotowały, żeby dostarczać zawsze świeże piwo, a nie tak jest sprzed pół roku, gdyby nam się coś takiego przydarzyło. Panowie, bezalkoholowe, bo to jest trend taki, który się pojawił przez ostatnie miesiące na rynku, to jest wysokomarżowy biznes. Bezalkoholowe piwa są wysokomarżowe, więc to z punktu widzenia, drodzy Państwo, Was jako inwestorów, to też powinno Was interesować. Czy faktycznie zauważacie, bo faktycznie z każdej reklamy w telewizji bije bezalkoholowe piwo, czy jest wzrost sprzedaży bezalkoholowych piw, a tym samym też wzrost marżowości, no bo tutaj jakby też patrzymy przez pryzmat biznesu. To najpierw powiem o trendzie, a potem powiem o naszej ofercie. Tak, rzeczywiście na całym świecie jest wzrost zainteresowania takimi piwami i to też w pewnym sensie jest odpowiedzią na potrzebę konsumentów, dbałość o zdrowie, tak to nazwę. Mhm. Z drugiej strony niektórzy nie chcą rezygnować z picia piwa, a są sytuacje, w których nie mogą się napić. Nie mogą napić się piwa z alkoholem. Jasne. I wybierają piwo bezalkoholowe. Zauważyły to dawno temu wielkie firmy i wprowadziły warianty czy specjalne piwa bezalkoholowe. W polskim rzemiośle zaczęło się to mniej więcej rok temu i też jest duży boom. Tak? Zrobienie dobrego piwa bezalkoholowego to jest wyzwanie, bo ono powinno smakować piwem. To jest najważniejsze. Tylko nie mieć alkoholu. Tak, to jest najważniejsze. Sprzedajemy piwo bezalkoholowe od całkiem niedawna, bo od zeszłego tygodnia i za chwilę się skończy. Robimy kolejną partię. To jest to piwo, które tutaj widać, nie wiem, czy widać. O nazwie Dzień Dobry. American Pale Ale bezalkoholowe. Czy to jest takie, które moglibyśmy się teraz napić jeszcze? Absolutnie, ponieważ nie zawiera alkoholu i nikt nam tego nie zarzuci, że pijemy na wizji alkohol. Panowie, bardzo Wam serdecznie dziękuję za wizytę. Jest to pasjonujący temat browarniczy, a drodzy Państwo, dla Was jest niewątpliwa okazja, żeby zarobić na tym wymierne pieniądze, stać się współwłaścicielem browaru za miastem i faktycznie, jeżeli kochacie piwo, lubicie piwo, albo nawet jeżeli nie kochacie i nie lubicie, a chcecie zarobić na rosnącej geometrycznie branży piw rzemieślniczych, to skorzystajcie z tego, bo na pewno jest to niewątpliwa okazja. Panowie, bardzo Wam dziękuję za przybycie i za przybliżenie naszym widzom tematu piw rzemieślniczych. Trzymamy kciuki za sukces kampanii i trzymamy kciuki za budowę zgodnie z terminem, żeby faktycznie pierwsze butelki w jesieniu przyszłego roku pojawiły się na półkach. Drodzy Państwo, moimi Państwa goście byli założyciele browaru za miastem, pan Marek Wziątek i Tomasz Brycki. Panowie, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Drodzy Państwo, do zobaczenia.